Kiedy ostatnio zrobienie rzeczy na ostatnią chwilę poszło i tak? Nigdy się nie nauczę. Wait, wait, wait. Nie, z tego co widzę, to wszystko działa, powinno działać, mam nadzieję, że działa. Jakby coś nie działało, to... mamma mia, mamma mia, let me know. Dobra, co my tu mieliśmy poza tymi paskudnymi... Już chyba właśnie sobie... Chyba właśnie sobie przypomniałem, dlaczego ostatnio skończyliśmy Sima wcześniej niż planowałem. O, rany, rany. To nie jest coś, co chciałem zobaczyć. No ale dobra. Plan na dzisiaj jest taki, idę po tę skrzynkę, jaka jest w prawej stronie. Jeszcze nie wiem jak, ale po nią idę. W lewo nie mogę iść, bo się cofnę. Muszę iść do góry. Ta? Dzięki Bogu, że słupka te strzałki tutaj, więc w miarę łatwo można zobaczyć, gdzie trzeba iść. Czyli tak, tędy. Tutaj do góry i zobaczę, co będzie na górze. Najpierw, zanim cokolwiek. Czy tutaj w ogóle cokolwiek jest. Jest przejście niby jakieś. Bo nie wiem, gdzie ono prowadzi. Okej, czyli prowadzi w tej chwili do nikąd. Cześć, Piotrku, witam, witam. Okej, nie są to satyry, więc nie jest źle. Cześć, wracaj, witam. Ja mam trochę many na to, żeby to bić, więc chyba na się wstrzymam. Ty masz manę, żeby bić, więc możesz bić. Ty masz swoją personę, więc zmień personę najlepiej. Bo moje pozostałe persony mają maksymalny rank, więc pewnie dobrze mogę się cofnąć do pierwszej chyba w tej chwili. Jedynie te pytajmy trzeba będzie podbić trochę. I ty chcesz... Musła, I guess. Zobaczmy jak to wyjdzie w taniu. Molakos nie jest jakiś bardzo silny, ale zawsze to przodówka. Zresztą generalnie mam wrażenie, że większość moich umiejętności w tej chwili nie jest jakoś bardzo mocna. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że jest jedno bardzo proste rozwiązanie mojego problemu i nazywa się spodziewanie sobie lepszych person. A to wymagałoby ode mnie, żebym chodził negocjować się z demonami. To jest sobie. A negocjowanie z demonami jest czymś, na czym mi nie zależy aż tak bardzo, jak można by się spodziewać. Cześć, tej witam. Gdzieś w głowie mam taką nadzieję, że może kiedyś kończę to cholerne SMT4. Ale powiem wam pewnie bez jakiejś większej niespodzianki, że wciąż nie będzie to nadchodzący tydzień. Bo wciąż jestem na drugiej zmianie. A jednocześnie nie chcę robić tych streamów. W sensie nie chcę ich przekładać na godziny ranne, bo domyślam się, że sporo osób wtedy musiałoby je oglądać do tworzenia, a nie do końca na tym mi zależy przy streamowaniu. A jednocześnie gdzieś jest takie, kurde, przeszedłbym w końcu tego. Ale też nie chcę tego robić, powiedzmy na własną rękę, tylko jak już robię streamy na ślepo, to chcę, żeby były na ślepo. O Boże, ten tytuł. I know that. Jestem pewien, że dzisiaj żadne satyry nie będą mnie gnębić, prawda? Dobra. Tutaj mogę sobie odrobinę skrócić powód tędy jadąc. Więc tak zrobię. Niech to nie będzie satyr. Okej, nie jest to satyr. A jeżeli to nie jest satyr, to po prostu się zdecyduje na śmierć. O Boże, jeszcze zostałem opętany na dodatek. Doskonale.
Czyli muszę zdjąć zarówno poisonek i possession. Czy mi się wydaje, czy mana mi schodziła? Nie, mana mi się podbija, jak byłem opętany. Nie, nie schodziła. Prawda? Mam nadzieję. Jeżeli tak ma wystarczająco mało manę w tej chwili. Daj mi jeszcze minut. A mi oto miał tego. Cthulhu Ludi, yep. To już mam z głowy. Wracaj do Vulcanusa. Kiedyś zmienię te persony, ale to jeszcze nie jest ten dzień. W ogóle tak się zastanawiam, bo widziałem, że na mapie były oznaczone Velvet Roomy. Czy był w ogóle jakikolwiek dungeon do tej pory, w którym był Velvet Room jako taki? Bo bardzo często widziałem te pokoje do leczenia jako tako, ale Velvet Room nie kojarzę. Tak teraz nie wiem, czy po prostu moja pamięć mnie zawodzi, czy nie wiem. Dobra, teraz tylko w miarę możliwości nie wpierdzielić. Właśnie pytanie, czy te pola teleportujące były widoczne i ja się w nie wpierdzieliłem jak idiota, czy... ludzie się patrzą na graidło. Przez chwilę się zastanawiałem, o co chodziło z 45%. Mam wrażenie, że niskie procenty na streamach lubią mnie prześladować, patrz Pokémony. Jak to było? 10% czy 15%? Akwarium. Wow. Gdybym wiedział, to bym cię poczęstował złotymi rybkami. Gdzie najbardziej smakuje? Moje nogi. Ha. Czemu ludzie mają włosy tylko na głowie? A my też gdzieś indziej. Nie wiem, czy chcecie je pokazywać, ale... czy mogę się na niego złowrogo popatrzeć? Tak. On pyton. Jeżeli powiem, że jestem pytongiem. Na przykład w nosie. Jest to zdanie niezaprzeczalnie prawdziwe. Okej, czyli tego się boi. A na szczęście mogę zajść to jeszcze raz. And it's easy to see. 45 karciwy. No i nie, jeżeli już dają mi możliwość pogadania. To czemu nie skorzystać? To jeszcze raz. Chcę. Okej, czyli musiałem się sam ręcznie wpierdzielić na te pola. Czyli muszę uważać, żeby na niej nie stawać. Na żadne z tych pól. Na propos. Zrozumiałem to na początku metaforycznie. Jest bardzo dużo rzeczy, które można rozumieć metaforycznie, a potem jak zaczyna się je rozumieć dosłownie, to zaczyna się robić od razu dużo gorzej. Szepczuta nie chcę, ale chcę za to podlewelować trochę te ranki personę. Dobra, Marachi... Ty chcesz... Chyba wciąż Fire Fury. A Maja mnie będzie leczyć. Błagam, powiedzcie, że ci wspaniali naziści nie będą mieli insta-killi. Błagam. W sumie tak się zastanawiałem, bo miałem na ten temat ostatnią rozmowę z Shinem, że na ile insta-kille w grach, gdzie śmierć protagonisty oznacza game over, to jest powiedzmy trudność, a na ile... Bullshit. Bo akurat dyskusja była na temat Saint Journey i ja się bardziej skłaniałem ku temu, że to jest po prostu bullshit jako tako. Bo to jest dosłownie, masz x% szansy, że się cofnie do zapisu poprzedniego.
I dlatego bardzo cieszę, że Redux miała apkę, która to wyłączała. A jednocześnie słyszałem argument, że niby przez to... Wait a minute. Hold up. O nie. Czy chcecie mi powiedzieć, że żeby dostać się do tej skrzynki, która tam jest, muszę wejść w teleport? I nie wiadomo, który to... Aha, shit. Ale ta skrzynka mnie kolci, wiecie? Ale ta skrzynka mnie kolci. Łatwo? Helm Achillesa. Czy zakładamy go na piętę? Znaczy, dużo większym problemem w tej chwili jest to, że muszę się tam wydostać. A wydostanie się stąd prowadzi też przez teleporty. I chyba wiem, dokąd to zmierza. Nieźle. Myślałem, że mnie wrzuci przed pasy transmisyjne. Jak tutaj mnie wrzuca, to nieźle. Dobra. Nie zdziwię się, jeżeli będziemy mieli przejście na każdą stronę z tych czterech głównych kierunków. Północ, południe, wschód, zachód. Pytongi. W sumie, wiesz co, jak już mam ustaloną ścieżkę gadania z pytonami, to parę kart siły nie zaszkodzi. Parę! Parę! Nie patrzcie na te 449 kart. Ty pyton, ja pyton. Mamy ciuchy, więc nie potrzebujemy. Okej, okay, on twierdzi, że jak ma... Czy pyton ma włosy jako tako? Bo ze sprite tego kompletnie nie widać. Chyba, że źle przeczytałem dialog. A nie zgadnę, tutaj pewnie będą w korytarze ślepe uliczki, prawda? Jep. Aż mnie koleci być masochistą i odblokowywać każdy kwadracik. Ale wtedy nie wyjdziemy z tej lokacji przez najbliższe 300 lat. Zwłaszcza, że kwadracikami są też przynajmniej w teorii teleporty. Pyton. Tak, nie się na tym podejrzewam, że on się na mnie wkurzy za to. Faktów to ile masz? Zero? Inaczej się nazywamy? Goddammit. Look into my eyes. Powiem szczerze, że gra dość średnio tłumaczy, co pakty robią. Zgaduję, że one są głównie po to, żeby na przykład plotki wyciągać i tak dalej. I potem, że te plotki można jakoś się rozsiewać i że to jest główne ich zastosowanie, ale... Tak to ciężko jest to twierdzić sobie. Czy ja chcę próbować odmawiać z demonami? Temperance, Star. A co jeżeli spróbowałem pogadać z Henirem? Dzisiaj robimy z tym gadania z demonami, jeżeli się nie wkurwią. Okej, czyli Henir się boi naszego zabójczego spojrzenia. Jest wkurzony na dyskusję o męskości. Czy sądzisz, że Bóg kocha ludzi w tej chwili? Nie, ale zapasuję, żeby tak było. Okej. Okay. Perswazja? Perswazja da mi pakt z Henirem, to nie jest tym, na czym mi zależy. A impresje pewnie sprawią, że będzie wściekły. Close your eyes. A nie, będzie szczęśliwy. A nie będzie. Czyli przy następnym spotkaniu z Henirem mogę spróbować z nim pogadać jeszcze raz.
Tylko właśnie nie jestem pewien, czy jak mamy pach, to czy... którą statystykę powinniśmy chcieć nabijać, jak mamy pachty? Czy happiness, czy eagerness, czy którą jeszcze? Lepiej się pohapi. Właśnie pakt nie oznacza, że mamy daną personę. Z tego co kojarzę. To nie jest tak, że dostajemy daną personę, jak właśnie będzie w 100% happy. Przynajmniej z tego co rozumiem. Mogę te... Nie przypominam sobie, żebym miał którąkolwiek personę, z którą wchodziłem w pakt, o tak powiem. Niestety teraz nie wrócę do Velvet Roomu, bo... well... jesteśmy trochę głęboko w dungeonie. W sumie to nie jesteśmy chyba aż tak głęboko. I szczerze mówiąc, miałbym po cichu nadzieję, że gdzieś tam... ten Velvet Room będzie. Ale jednocześnie tego nie spodziewam. A w sumie a propos person, nie wiem jak wy, ale ja tak oglądając te wszystkie trailery do trójki, odniosłem wrażenie, że muzyka generalnie ta, która już była w oryginalnej, w sensie nie jakieś nowe utwory czy coś, tylko te, które już były wcześniej, że Reloaded niekoniecznie są lepsze i trochę mnie to niepokoi. Znaczy też nie będę kłamał, nie jestem jakimś wielkim fanem soundtracku trójkowego, przynajmniej tego, wiesz, takiego typowo miejskowego, halo, wszędzie, wszystko okej? Okay? Takiego typowo miejskiego. Bo te motywy, które tu, nie wiem, w Tartarusie, ogólnie w dungeonach, jakiś kastemkowy czy coś, to jeszcze jak cię mogę, ale te miejskie generalnie mi nie podpadały aż tak bardzo. I z tego co słyszałem, to nie brzmiało wcale lepiej. Multi Session, nie jestem wielkim fanem tego nowego. Openingu jeszcze nie słyszałem, nie będę kłamał, bo chcę zobaczyć jak będzie wyglądał powiedzmy w akcji. Ale jeżeli większość będzie taka jak te, które do tej pory słyszałem, to póki co jestem bardziej na niej niż na tych. Czy gdzieś jeszcze mogłem iść w sumie? Tu nie, tu nie, tu... O Boże, czy ja chcę się tam cofać, żeby zobaczyć co tam było? Czy ja chcę tu? Nie, o tutaj to pewnie na pewno będzie tylko jakiś wąski przesmyk tutaj i nic więcej. Ja nie powinienem chcieć tam cofać. To jest masochizm. A odkrywanie mapy. Ale masochizm. Nie idę. Oleś. Panie, to zapisać, prawda? Powinienem był tu zapisać. Raczej. Co tu mamy? Czterech żołnierzy i dowódca? Nie powinno być tak źle, jeżeli zignorujemy fakt, że kompletnie nie mam many. Cześć, ja właśnie to wiem. Podobało mnie? O Magnara, tylko że tutaj? O, trzeba im przypomnieć o zapisywaniu? Nigdy wcześniej. Czy Yuki ma manę ackowiek? No jedno Fiery Fury i nic więcej. Powinno mi trochę manekiny. Właśnie wydaje mi się, że zwłaszcza po tym jak się łeb kręcił, że przynajmniej część z tych żołnierzy jest robotyczna. Okej, dowódca uciekł. Nic strasznego.
Dobra. Tutaj generalnie nic nie ma, jest przejście dalej. Gnosa jest taka silna, gdybyś umarł. Ja bym stać razem. Zabierz. Come on. To było bardziej na zasadzie, że powinien się spodziewać, że przed pokojem trzeba zapisać, a nie że zapisać konkretnie w tym momencie. Jak tak? Jaki taki przykro. Ja bym mógł coś dla ciebie zrobić. Jestem taka bezsilna. A to. Dwójka smutnych ludzi tańczą z Eikichi. Ej, czemu tak się trzymasz za rękę? A byliście odkąd wyszliśmy do Karakolu? Może niech pan tam się tam przyjrzy? Aby nie. Przepraszam, chciałem być zabawny. Masz rację, przepraszaj, bo ci nie wyszło. Dobra. Co my tu mamy? Sody. I coś w tę stronę jeszcze jest. Znaczy ewidentnie nie jest to nic. Ale sprawie zawsze warto było. A propos robotów. Zostałem opętany. Czy ja mogę zmieniać persony? Jakie są opętane? Mogę. Przez to się bałem, że nie będę mógł zmienić persony. I nie będę mógł w ten sposób. Znaczy wiem, że inni też mogą założyć mi to dalej w ogóle, ale tak mi wygodniej. Lecimy na dół? Na dół. Nie, na górę. Co my tu mamy w ogóle? Niebezpiecznego przeciwnika, tak, na pewno. Crowley, Demon, Arcana Magician. Mamy Gido. On ma też Mephistophelesa. Aha, rozumiem. Rozumiem tylko tyle, że trzeba go zabić, zanim cokolwiek niedobrego mi zrobi. Nie gadam z nim. Mogę gadać z innymi demonami, z nim nie. On umiera. A co dalej, to myślę. Dziękuję. Ptaki też są podatne. Daję radę, daję radę. Dobra, co tu mam? Tutaj jest taki, powiedzmy, kwadratowy pokój. Co jeszcze, że będziemy mieli dużo zwiedzania? Obyście mi kamerę, proszę. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Tu się da przejść. Niepokoją mnie te platformy, jak wyglądają, jakby dało się jakoś się zmieniać. Nawigować. Co tu mamy? Oltrusek, szasa i coś jeszcze? To jest Lewiatan. To bardzo ciekawy design Lewiatana. Czym się różnimy? Jesteśmy różnymi gatunkami? Jakiego języka powinniśmy się nauczyć? Esperanto? Wtedy już nawet nikt nie mówił po Esperanto? Czy jest coś, czego się boisz? Moja ma. Czy Lewiatan będzie chciał porozmawiać o męskości? Trochę tak. Ale tylko trochę. Czy uda mi się go przekonać? Nope. Rozumiem. Nie pamiętam, jak działa Iger plus Anger, szczerze mówiąc. Czy to jest ta szasa? Jezus. A i część demonów wreszcie ma podobny design, jak dalej. Mam wrażenie, że pożałuję swoich decyzji. Jak patrzę na to, co właśnie się działo. Powiem więcej, mocno pożałuję swoich decyzji, jak tak na to patrzę.
Magnara tutaj wiele mi nie da. Magnara może w Lewiatana? Zobaczmy. Ice Blade Voltusa działa ok. Diacofę wyleczy Maję. Fiery Fury. Ok, Fiery Fury działa całkiem dobrze, tylko już nie mam na nie many. A bo Lewiatan pad to jest pozytyw. Co jest kurwiony. Ice Fury mnie mocno bije. Co jednocześnie nie zmienia faktu, że chyba powinien obecny stan rzeczy zostawić tak jak jest. Bo nic mądrzejszego nie wymyślę, zwłaszcza jak ta co jest kurwiony. No to sobie też wytrzymały, nie będę kłamał. Teraz pytanie, jak ten Rakshasa wygląda, jeżeli chodzi o odporności na fizyczne? Nie ma tragedii. Tragedia jest to, jak obrywam od tego Icy Fury. Tragedia jest też to, ile on obrywa od moich ataków. Znaczy wiadomo, zależy od czyich, ale to wygląda źle. Jednocześnie mam za mało many, żeby coś sensowniejszego robić, więc... To było tak naprawdę najlepsze, co mogłem wymyślić w tej sytuacji? Dobra... W lewo czy w prawo? Spójrzmy najpierw, co się będzie działo, jak w lewo pójdę. Jest skrzynka. Było warto. Czy to jest... O nie. Nie podo... O nie. Widzę serię teleportów. Okej, mamy Heniry. Z Henirami gadało się na pewno Tatsuyo. To jest farsją? Czy impresjami? Impresjami. Do impressions. Bo chcę zobaczyć, jak mam pak. To będzie pełni happy. Item money information. Okej, okay, czyli do tego były pakty. Spróbujmy informacje może w jakiś dostać. Czy wiem coś o tym Fadesach? Taki jak ten, który stoi tuż obok? A odchodzi? Potrafią używać umiejętności niebezpiecznego rula. Czym jest niebezpiecznego rula? O-o. A, bo są jeszcze dwa Symfaidesy. Swoją drogą na bogów, jeżeli pójdziemy Feast of Feles w tej turze, to nie ręczę za to, czy Simy z Persony będą dalej odbywane. Okej, nie jest aż tak źle. Wciąż jest źle, ale nie aż tak źle. Aczkolwiek nie będę kłamał, ten Crowley jest całkiem wytrzymały. Ciekawe jak działa w sumie ta plotka o tym, o Garuli. Czy trzeba mieć tego demona i on wtedy może zmutować tą umiejętność, czy jakoś inaczej? Na razie nie używam tych teleportów. Spierdal, zobaczę co jest z tej strony najpierw. Tranquilizer. I kolejne trzy teleporty. O, Jesus! Lewiatany chyba nie były aż takie złe. Czy ja już nie sprawdzałem w sumie Tatsuyo na nim? Chyba tak. Take control. Yep. Działa. Czy jesteś ptakiem niebieskowłosy? Jeszcze jak? Jestem pięknym łabędziem. Take control. Jeszcze raz.
Chyba trzeba plotę odpuścić. Raczej tak, bo tak do tej pory działały plotki, że najpierw jak dostaniemy plotkę, to musimy pójść się jakoś odpowszechnić. 45 kart świata, nice. Czyli z lewiatanami też już wiem jak gadać, nieźle. Dużo większym problemem jest to, że mamy tutaj parę teleportów. Chcę się upewnić, czy tutaj niczego nie pomijam. Nie wygląda. O, well. Dobra, mam teraz tak naprawdę parę opcji. Mogę albo się cofnąć, albo próbować teleportami to się ogarnąć. Domyślam się, że te teleporty będą potrzebne do czegoś. Albo po prostu mnie wywalą 50 km dalej. To jest enkanter ze skrzynki chyba. I nie wiem co o tym sądzić. Czym ty jesteś? Są 47. Nie podoba mi się to. Żeby nie rzec wręcz, że nie podoba się to dla mnie. Nic takiego na pewno zadziałają. Raz inne kłamstwa, które sobie wmawiam dzisiaj. Hamma może? Tak, zadziałają, tak, oczywiście. Patrzcie, jak wchodzi. Łatwo. Nigdy w to nie wątpiłem i w ogóle. Zawsze wierzyłem, że zadziała. Nie było ani przez sekundę zwątpienia z mojej strony. Jezus, aż ten dungeon jest popierdolony. Jeżeli chodzi o nawigację, nie, no nie jest aż tak źle. Nie jest to Eridanus i teleporty w Eridanusie. To na pewno. Dużo jest przeciwników tutaj, nie podoba mi się to. Dobra, to co ja nie mam możliwości gadania z nimi. Spróbujmy Ginko może. Felix? Nie do końca. O miłości też raczej nie spodziewałbym się. Ale jest szczęśliwy od gadania o miłości. Kung Fu? Kung Fu go straszy. Taniec? Te trzy światełka mi się z jakąś konsolą kojarzą, tylko nie mogę sobie przypomnieć w tej chwili jaką. Okej, okay, taniec go denerwuje. Czy nie masz nic do powiedzenia? Chcę karty. Okej, okay, rozumiem. Czyli mamy zerwany fakt. Super Nintendo, masz rację. To Super Nintendo miało chyba 4 kolory, z tego co pamiętam. Snappy Schweiz. Bardziej o Super Nintendo myślałem, bo wiem, że chodziło mi o konsolę. Komponenty? Nope. Mój mózg? Rozumiem. A chce pan może wywiad przeprowadzić? Rozumiem, że nie. Nope. Okej, czyli moja nie gada z ptakami, rozumiem. Kto może gadać z ptakami w takim razie? A, nieważne, one w tej chwili nie chcą gadać, bo wszystkie są wpływione. Daj, to tak działało, zapomniałem. Stupkarz. Ja o gustach nie dyskutuję. Tyle mogę powiedzieć. Jeżeli lubią, to kim ja jestem, żeby im zabraniać? Złota zasada, jeżeli nikomu nie robisz krzywdy, to miej nic do tego. Jak już raz się wkurzył, to pytanie, kto przestał się wkurzać. Też mam takie wrażenie, bo domyślam się, że chodzi ci, że podczas dyskusji, że bardzo ciężko jest je przekonać do tego, żeby wróciły do jakiegoś lepszego nastroju.
Ta Magdala była kompletnie niepotrzebna, zdaję sobie z tego sprawę. Jeżeli się przydarzy, to zazwyczaj przynajmniej jest o tyle dobrze, że można jeszcze z tego coś uratować jako tako. Czego nie mogę powiedzieć o sytuacji, kiedy ktoś jest wiecznie wkurwiał. Ja najmocniej przepraszam za bardzo brzydkie i niekulturalne słownictwo, które teraz poleci. Ale co to kurwa jest, ja się pytam? Poza tym, że moja śmierć. A nie, to nie ma nic kubosa, ale to i tak jedro się szkuje. Ale te satyry mi najebią. O mój święty Boże. To nawet nie jest zabawne, jak te satyry mi najebią. Mam nadzieję, że zdajecie sobie z tego sprawę. Obstawiam, że przynajmniej trzy moje osoby z party padną do piątej tury. Pierwsza. Magnadine? Ale że oni już to Dainów używają? Dobra, muszę wyjść z autowalki. Zdecydowanie muszę wyjść z autowalki, bo Maja musi po rzucenie tam gdzie chciałem. Un momento. Por favor. A nie, dobrze rzucałem chyba. To jest rzuć Marachi. A Maja musi mnie leczyć przy tych Magnadach i Magnadainach, które idą. A Ginko będzie atakować dalej tego cholernego styla. Ba, oni padli. Tak długo jak satyry padną, to powinno być znośnie. Bo tak naprawdę boję się tego nie chce killa. Ma Magnara, Magnadine, au, Garula. Wydaje się, że mogę zrobić autowalkę na tym co jest. O mój Boże, zczarmowałem satyra. Nie jestem pewien, jak się czuć z tym, że Eikichi zczarmował satyra. Au! To boli. Co? Czej. Czy ja mu skopię zdaję? Ja coś mu zdałem. Coś mu zadawałem, o! Już się chyba nie potrzebuję leczyć. Chyba. Un momento. Nie no, zdawałem dobrze. To chyba był wymuszony encounter, w sensie, że nie random, tylko jakaś konkretna grupka, która się pojawia w tym miejscu. Takie miałem wrażenie. Może się mylę, ale takie odniosłem wrażenie. Że wchodzą po prostu na tę kratkę konkretną do same encounter. I raczej taki jednorazowy, a nie że powtarzalny. Renka, Balm of Life, mogą się przydać. Biorąc pod uwagę, że do tej pory mieliśmy dość biednie pod tym względem. Czy ja miałem w końcu metodę na gadanie z Henirami? Chyba nie. Wiem, że pożałuję tego, co właśnie robię. To mu się nie spodoba, bo jest teammate, prawda? Yep. Przemówmy mu do rozsądku. Op. To nieistotne. Reprymenda. Shut up and listen. Kurwi się. Yep. I wonder where this one is going. Dobra, muszę zajść Mephistophelesa, a potem będziemy myśleć. Znaczy, użytkownika Mephistophelesa. Dobra. Wiecie co? Skoro i tak mnie aż tak nie lubią, po prostu ich zabiję. Na przykład poziomem wpadną. Cześć, Samuel, witam. Dobra, czyli został mi ten mały korytarzek tutaj.
wiedziałem, że popełniam błąd. Szkaluraj. Szkaluraj, bait, co jeszcze? Czy mogę po prostu tu wejść? Dziękuję. A. Mój Boże, nie. Nie, nie, nie. Okej, już się bałem. Już się bałem, szczerze mówiąc. Pamiętacie, jak mówiłem, że będę musiał wchodzić teleporty, tylko jeszcze nie wiem, w które? Ach, kolibka. Nie powiem, że się tego nie spodziewałem. Nie powiem też, że jestem zdziwiony. Zostałem opętany, czas to naprawić. Wow, Tate, ale ty jesteś negatywnym człowiekiem. Jak ty tak możesz? Zatem czy bait to coś negatywnego? Co nie to pewnie taka cicha. Nie chce mi się map odpalać, więc na razie spróbujemy jeszcze to zejść po... znaczy po... normalnemu. Tak jak gra przewidziała, czyli na chybił trafię. O Jezu, boję się. O mój Boże, ja się boję. Rakshasy mi ostatnio spuszczały srogi w pierdol. Niby są podatne praktycznie na każdą magię. A to Icy Fury bardzo bolało. Spróbujmy je magią potraktować i liczyć na to, że nie umrę do tego czasu. Mam szczerą nadzieję, że się uda. A jak nie, to zaraz zobaczcie, jak pięknie obywam od wszystkiego, jak leci. Au. To się bardzo źle skończy. Chcę, żebyście o tym wiedzieli. Au, au, au. Wiecie co? YOLO! Zawsze wiedziałem, że YOLO wychodzi dobrze. Nie jestem pewien, czy mam na jakikolwiek pytanie leczenie z statusu kurwienia. Więc nawet nie miałem zbyt jak kombinować tutaj. Dobra, spróbowałem na razie dwóch teleportów. Zostały jeszcze... cztery. Któryś na pewno zadziała, prawda? Ale z nimi miałem jakąś dobrą gadkę. Jaką miałem z nimi dobrą gadkę? Michel z nimi... kontrolował, right? Tak, dobrze pamiętam. Tak, jestem łabędziem. Jestem najzabawniejszym łabędziem na tej planecie. Dobra, gdzie mnie to przeniesie w to samo miejsce? O, mamy coś nowego, robimy progres. A to jednocześnie nie ma żadnego innego przejścia, prawda? I wonder where this one is going. Przynajmniej nie są to teleporty z pewnych innych gier, które są zależne od faz księżyca. Okej, to są schody na dół. I to takie rozległe schody na dół. To jest trochę wręcz niepokojące. Nie wiem, jak widzę tak ogromne schody, to gdzieś tam w głowie zapala się żaróweczka, że za nimi jest coś niebezpiecznego. I trochę mnie to niepokoi. Hmm.
na Shinjiego nie mam pomysłu. Nie wiem, ja bym powiedział, że świnki, ale co ja mogę? Czemu nie zapisałem? Okej, okay, nieważne. Gawnie nie pokazała, to... Pinki, kiedy jest Pinki? Matko boska. Do tej pory nie rozumiem, czemu w jakikolwiek sposób jestem akurat z Pokemonami kojarzony. Anna, to Anna. Idę dziewczyno, czekaj na mnie. A, to brzmiało jakby ktoś był nawiedzony. A ten korcerz jest jeszcze bardziej nawiedzony z tego, co słyszę. Dżiny czasem były antagonistami. Dżiny mam wrażenie, że ogólnie często gęsto były traktowane jako te... Mam dziwne i niepokojące przeczucie, że potyczka, w której właśnie się znalazłem, zakończy się w jeden z najbardziej paskudnych i okrutnych sposobów, w jaki tylko może się zakończyć potyczka. Chciałbym się mylić, ale jednocześnie nie wierzę w to, że potyczka, w której się obecnie znajduję, zakończy się dla mnie dobrze. Nie wiem, jak delikatnie mogę wyrazić swoje myśli po tym, co zobaczyłem. Ale chyba rozumiecie, o co mi chodzi. Na pewno nie zostałem z nich zakilowany przez 400 rzędu, pewno. Ale już nie przez 4. Pamiętasz, jak miałem na początku streama gadkę na temat tego, że instant killy są bardzo tanie i nie uważam tego za bardzo dobry design? Moje zdanie po tym, co właśnie zobaczyłem, absolutnie się nie zmieniło. Cześć Sevi, witam. Fajnie jest, góry mówię. Jest tak fajnie, że zaraz tutaj Mega Mana X7. Ja nie żartuję. Jestem na dobrej drodze. Jestem na bardzo dobrej drodze, żeby odpalić zaraz Mega Mana X7. Bo czuję, że będę się bawił lepiej. Tak, Filemonie, nie mam zamiaru odkrywać swoich marzeń. Bardzo im przykro. Powiem wam, że zostałem bardzo brutalnie zaskillowany. Czekajcie, bo chyba potrzebuję czegoś na ekranie, wiecie?
momentu, por favor. A, dobra, nie chcę mi się wyłączać z Simon Mode. Chciałem sobie ustawić coś na serwerze Discordowym. Ale musiałbym się bawić dużo bardziej niż tam. O, no momentu, bo wrzuciłem tego trochę za dużo. A przez trochę mam na myśli jakieś... Ile mi tam pokazało? 23? Jezus, ta gra mnie tak frustruje momentami. To jest chyba najgorsze w tym wszystkim. Że gameplay jako tako... Jest frustrujący. Bo to nawet nie jest tak, że mogę cokolwiek sensownego zrobić, jak się takie rzeczy trafia jak ta przed chwilą. Darmówka sonikowa. Jakie soniki za darmo na Steamie? O, jaj, soniki, czekaj, co? Pijany to ja teraz będę od tego, co mi tak robi, super. Nie, o tej jebane satyry, to jest mem. Przynajmniej bez Encounter z tej skrzynki, by the way. Rozumiem. Zastanawiałem się, jak źle będzie, jeżeli wejdę w autowalkę z czterema satyrami. Ewidentnie dostałem Insta-killa w pierwszej turze na połowę party. Pamiętam tylko, że to przynajmniej w teorii, według Wiki. Wiki by mnie nigdy nie okłamało, Shin 2000XX. To masz 45% szans na trafienie. O, widzę, że z każdą chwilą na tyle by się teraz lepsze. Ich słabością są ataki fizyczne, więc to tobie ma jak najbardziej sens. No i to nie jest aż takie dwa. Chyba, że będzie spamowane. Okej, podeszłem akurat jest jedną z lepszych rzeczy, które mnie mogło spotkać. Zwłaszcza, że status nie wszedł? Czy mi się wydaje? Okej, teraz wszedł najwyraźniej. Weird? Chciałem zaśmieszkować trochę z tego, że ten, że często słyszę o grach na zasadzie, jeżeli coś tam przebolejesz, to będzie dobrze, albo jak zagrasz ileś tam godzin, to będzie dobrze i mam wrażenie, że z Persona 2 trochę jak, takie, że jak przebolejesz gameplay, to fabuła jest świetna. To sprawia, że to brzmi jak idealna gra, żeby oglądać, jak ktoś się w nią gra, samemu w nią nie grać. I się jak ja wam przysługę wyświadczam? To nie mogą być satyry? Okej, to nie są satyry. Tak, będę od tej pory przeważniony na każdą grupę satyrów, jakie spotkam, o odchodzi. I do osób czwórki też nie odpalę, bo są tam satyry. Nienawidzę swojego życia. Dosłownie nienawidzę swojego życia z tymi instakillami, Jesus Christ. Kto w
problem, jeśli jest taki w grach, które nie mają specjalnie możliwości radzenia sobie z nimi. O, mógłbyś częściej rekrutować persony, to byś miał. O, instakile mogą mieć, czekaj, już razem. 5, 9, 14, 15 różnych żywiołów? Bo chyba nie ma nic takich statusowych, a jeżeli są, to chyba naprawdę wypierdolę tego z dysku. Zapomniałem zmienić persony. Na Minotaura. Może masz już... Czy sugerujesz to dlatego, że nie daje żadnych punktów w lag? Czy to dlatego? Pierdol, z tego wszystkiego już nawet nie wiem, co ja chcę robić. Taga mnie pasuje. Taga mnie wąta, i bardzo mocno pasuje. Jeszcze nie do tego stopnia, że chcę rzucić w pizdu, ale z każdym mam wrażenie, że jestem coraz bliżej. Bo nie czuję, żeby taga była trudna w uczciwy sposób, tylko jest trudna, bo akurat coś mnie to słowo zinstakiluje. A to jest chyba najbardziej paskudna rzecz, jaka może być. To wszystko? Co za strata? Czy tylko takie twoje pragnienie jest zniszczenia? Skąd o tym wiecie? Wiemy wszystko. Po tym wszystkim wciąż próbujesz trzymać się przy życiu? Coś taki jak ty nie możesz porzucić swoich marzeń? Wciąż masz pewne więzi. Nie potrzebujemy zniszczonej marynetki. O, widzeń. Wracaj do otchłani przytomności. Nie tak szybko. Ekipa personowa na ratunek! Teraz nam żyłki pękną. Nie powiem wam, żebyście spadali. Chodźcie po nas. To ta bezczelność, gnojku. Wasza czcza gadka nic dla mnie nie znaczy. Wow, tym razem się bijemy z całą tylko nas. No i jesteśmy teraz też pięciu, więc nie powinno być źle. Ulala. Yuki, spokojnie. Złość piękności szkolniczej jakoś tak? Na pewno to działa. Królec. Miałbym się jakby zadziałało, ale jednocześnie w to nie wierzę. Człowiek może marzyć, okej? Okay? Zobaczcie sobie instakile, które wchodzą na botów. Yep. Au! No, doskonale. To jest to, co chciałem zobaczyć. Przynajmniej nie zablokowali mi Mai, bo to już w ogóle była tragedia. Właśnie też nie jestem pewien, w jakim stopniu to nawiązywało do czego, szczerze mówiąc. Zaraz wyjdzie, że tak naprawdę nie skupiam się na fabule, czy jedynej dobrej rzeczy w tej grze. Jednego sobie jest magna. No wcześniej sami używają, co ciekawe. Bo ma on, no, don't you fucking dare. Au. Ten demant odbił maksymalną rangę, nice. Szyki na pasku nie słabo bije. Bez persony.
Nawet chyba nie mam wielkiego baru. Zan, Mamamoto. Mogę sobie też kawę, że jest jednocześnie Zan jako Almighty i Megiddo jako Almighty. Takie bardzo dziwne rozróżnienie. Oczywiście wiadomo, że mówię to z perspektywy osoby, która jest bardziej zaznajomiona z nowszymi personami i w ogóle, ale moje dziwnie jakś tak. Czekaj, ty miałeś coś czeka? Tak. Czekaj, masz mama Knarę. Czekaj, tak jest ich sobosiem, czemu nie? Wiesz co, jak ty masz tyle wypowiedź, to po co się broń? Maja, niech używa Medi. I let's go. Zacznij powoli brakować jakieś silniejsze produkty do leczenia. O! Zaczynam się zastanawiać, czy to na pewno było silniejsze niż dwie Mamagnary, szczerze mówiąc. Bo jeżeli dobrze rozumiem, Kragifang, no, skaluje Dexa. I nie jestem pewien, czy to było opłacalne, szczerze mówiąc. Yuki wycięła z personą, więc... Próbujemy to jeszcze raz zabić. Ale wydaje mi się, że dwie Mamagnary mogły robić więcej niż ten Fusion Skill. Teraz zobaczę w sumie. Mam nadzieję, że zobaczę. Najgorsze, co by się teraz mogło stać, to żeby zablokowali mi personel na Mai, bo wtedy nie ma leczenia kompletnie. Nie, zobaczmy. Ile zada... Ty zadajesz 130. A ile zada Tatsuya? O, dobra, mogło być gorzej. Zdecydowanie dwie Mamagnary zdają więcej, moim zdaniem. Wydaje mi się, że mogę na autobaz to przycisnąć. Przynajmniej ty tutaj jeszcze. Powoli się zaczyna mnie niepokoić. Bo tak, Yuki i tak raczej chce atakować tego Fire Fury. Maja i tak rzuci medię, tylko no właśnie co dalej? Mam wrażenie, że potrzebuje się podleczyć jakoś. A chyba nie obszar we kleczącach? Właśnie nie widzę, że miał przerówki leczące i tam nie pchaj. Próbuję na razie podleczyć Maję tym potkiem. A ty spróbuj siebie podleczyć, bo trochę jednak dużo obywam. I wolałbym nie ryzykować, że to jakoś bardzo źle wyjdzie. Zwłaszcza, że ci rycerze wciąż nie zdają się słania sianińskie. Nie zdziwię się, że Ikichi w ogóle tego nie przeżyje. Yep. Dzięki Bogu, że dostałem Mediamę. A nie, czekaj. Jeszcze żyje. Podkreślenie słowa jeszcze. Poison my guy. To ten guys? Beats mnie bardzo tłucze. Mnie to niepokoi. Maja chce używać Medi, to na pewno. Ginko w tej chwili jest w takim stanie, że najsłabniejsze co może być, to chyba używać przedmiotów do leczenia. Mniejsza. A ty spróbuj Mamagnarę. Znajdę, bo płaci. Zgadzam się, tylko nie zdziwię się, jak będzie cię dłużej niż ustawa przewiduje, bo się wyjebie na tej walce. Hmm.
Zwłaszcza jak patrzę na to, co się tu dzieje. Czy mi się wydaje, czy Misze wrzucił jakiś autoatak przez to, że stał w tej turze? Nie, ale będę przy tym swyczącach tak naprawdę. Obawiam się, że będę musiał pamiętać, żeby przy najbliższej okazji też mocno się zaopatrzyć. Bo gra przestała być prosta, że się tak wydarzy. A najlepiej, bo znaleźć jakąś pecę na kremę miałem, ale nie zdziwię się, jeżeli z moim obecnym stanem kart to może nie palić za chubę. Głodny nie jest i sobą. To inna sprawa. O mój święty Boże! Pojedziemy coś, ale nie wiem, czy wypada na simie. Mówić takie rzeczy? Ile oni mają hopę? Czy ja teraz zostanę dosłownie zablokowany na persony na całą drużynę? Wróciłem do dania? Smacznego, smacznego. O, jak można jeść lody w zimę? O. Nie rozumiem nigdy tego podejścia, osobiście. Lody w zimę są bardzo dobrą rzeczą. Jest progres. Powiedziałbym, że jest progres, ale jest to mocne nadużycie słowa progres. Nie, nie chcę aktywować Kerifanga. Progres agresywny. No, rejestruję tam, ja mentalnie grając Persona 2, zgadzam się. Ile oni mają HP? Jeez, okej, jeden, już jest na czerwone przynajmniej. To jest pozytyw. A kiedyś siadacz używać tych przedmiotów? Nie tak, to wiem przedmiotów jako czegoś, co jest i mam tego nie używać. Jeżeli nie będę używał przedmiotów wtedy, kiedy ich potrzebuję, to nie użyję ich nigdy. Czy cała moja partia właśnie umiera na zawał? Okej, cała nie, ale... Dobra, jeden pad. To samo, oni mogą powiedzieć o nas. Ale cicho. Ginko jest w bardzo kiepskim stanie. Magna, raczej switch strike. Spróbuję switch strike'a w sumie, bo nie kojarzę ile ten, ile switch strike zadaje w tej chwili. A się przekonam, I guess. Trzy. Aha, nie było warto. To zdecydowanie nie było tego warte. Nie, tak teraz mówicie o tym i nabiliście mi ochotę na lody. Widzicie, co robicie? Co byście mi to bili? Potężne! Czy.
Au. Najgorsze jest to, że oni są dość mocno odporni na ataki fizyczne, więc jak mi się teraz pokończyła mana takich na Yuki, no prawie, że na Michelle i na Ginko, to jestem w trochę nie najlepszym położeniu, że się tak delikatnie wyrażę. Ten ostatni skurwiel jeszcze ma dość sporo tych, dość sporo HP-ków z tego co widzę. A propos, weź daj Michelle'owi manę, plus. Brakuje mi jeszcze tylko, żeby któryś z nich losowo się okazało, że Mari Karma. To już w ogóle uznam, że to pik gamingu. Au. Okej, drugi pad. Robimy progres. Nie mam pewnie jego analizy, co? Nope. Bo nie kojarzę, bym widział jaką ma słabość. To jest najgorsze. Widzę tylko, że ma czerwone HP. Manę daj Michelle'owi przedmiotem potrząśni. Rockfall! Rockfall nie wiem, to daje więcej czy mniej niż ma Magnara, więc whatever. Można zerknąć. Chyba nie. Aż nie jestem pewien w tym momencie. A boś teraz to wejdzie. You know what? Nic więcej teraz dobrego nie wmyślę. To co mnie nie miało, jak się lepiej skończyć? Yes. To było wszystko, tylko nie jest. O mój Boże. Sevik. Sevik. Mam streama włączonego w tle i widzę złe rzeczy. Naprawdę. Czemu ty się no tak przyjmujesz? Nani, nani. Mam LS-owego streama włączonego i widzę bardzo złe rzeczy. Bo przypominasz mi, jak sama kiedyś byłam. Nie wiedziałem, czego chcę, ani czemu miałabym zajrzeć. Chciałbym, żeby wszystko po prostu zniknęło. Znaczy, bardziej chodzi mi o te pierwsze dwa piki po niebieskiej stronie. Byłam dzieckiem. Nie masz do czegoś dojść, kiedy... Tak bardzo tego pragniesz? Nie czy... Ja chyba nie. Głowa mnie boli. Howell. Nie dziwię się, że głowa cię boli od jeb krokowania. Musisz się uspokoić i dać sobie czas. Co tak gówno? Tak byś ty wciąż nie zastanawiała się, czy nie obrałeś swojej ścieżki? O nie! Ktoś to Shadow Yuki, no? Miałeś dwa marzenia, czy nie? Jedno to zostać fotografką takich, co się stało. A drugim z nich było zostać się nauczycielką, jak twoja kochana pani Saeko. Ale... Nie byłaś na tyle inteligentna, żeby uczyć i nie masz też oka fotografa. Jesteś w piekle pomiędzy swoimi ideałami a rzeczywistością. Powiedz więc tej dziewczynie tutaj, że łatwiej wyżywać się na wszystkich wokół, tak się tego przyzwyczaiła. Łatwiej po prostu sypiać tu i ówdzie. Ty Sozo. Jesteś fałszywką! Tak, miałem sobie gorszą stronę i dlatego próbowałem liczyć się na szląskę. Ale Anna,
Nawet jeżeli upadniesz, albo stracisz samą siebie, podnieś się i iść naprzód, znaczy być człowiekiem. Szląskę i moje przyjaciele mnie tego nauczyli. Mogę zaakceptować się taką, jaką jestem. Gdybym nie była w stanie, to nie mogłabym podążać za swoimi marzeniami. Kurwiasz mnie. Ten świat nie potrzebuje dwóch mnie. Czy ja będę miał... Wszyscy myślałem, że będziemy mieli dwa boss fighty z rzędu. To sobie idź już. Musisz się czymś zająć, prawda? Zadbaj o to, żeby... Jun się ogarnął. Yuki. Chodźmy. Gdzie moje party z pięciu osób? Jesteś taka... pewna siebie, że musisz być idiotką, ale... lubię cię taką. O! I to ostatnie, kiedy zobaczyliśmy Yuki. Prawdopodobnie. O, dobra, przynajmniej nam... pozytywem jest to, że mamy pełne HP i manę po tej walce. To nie było oczywiste. Zapisz. Wiecie, co ja bym bardzo chciał? Żeby w tych springach dało się fuzjować persony. Niestety zdaję sobie sprawę, że to nie jest takie proste. Cześć, Biki, witam. Obróciło mi kamerę, prawda? Yep. Tutaj nic nie ma. Chcę, żebyście wiedzieli, że jeżeli trafi na satyry, które mnie tak brutalnie zniszczą, jak tamte grupki, to nie gwarantuję, że ta persona potrwa długo. Stuprocentowy instakille to nie jest coś, na co się pisze. Akwarium? Kto lepszy? Ty. Dawaj mi karty świata. 45 kart świata. Jej, potrzebuję więcej person. Daj persony, daj persony, daj persony. Czy to są schody na dół, czy mi się wydaje? Tu są schody na dół. Jest tu też winda. A co ja? Chodźmy. Nie możemy zmanować tego, co Yuki nam pozostawia. Czyli szanse, żeby iść dalej? Co ty gadasz? Możemy umrzeć od satyrów. Social linki. Gam teraz FTS dość mocno nałogowo. I tam jest system trochę wzorowany na social linkach, mam wrażenie. Są irytującą częścią, której nie da się zajść wszystkich w jednym podejściu. I... nie jestem wielkim fanem tego, bo pewnie będę musiał robić się NG+, żeby wbić setkę. Aczkolwiek raczej nie w pełnej gry, plus będę mógł na tego. Będę mógł na easy sobie pewnie ustawić i gra się będzie przechodzić w miarę szybko, ale to wciąż będzie trochę czas spędzonego, coś czuję. A żeby... pierwsze trzy części Cold Steam mam wysetkowane, to głupio, bo tak nagle z czwórki tego nie robić. Krzynki, więcej krzynek. Więcej kart świata. Oddawaj im wszystkie swoje karty. Jakiego języka? Japońskiego.
Japoński trudny, zgadzam się. Japoński język, trudny język. Aż najgorsze jest to, że jeżeli chodzi o ten, o taką czystą gramatykę i tak dalej, to to jest w miarę prosty język. Samakadża? Czym jest samakadża? Czym może być samakadża? Bo z nazwy nie przychodzą mi do głowy jakieś rzeczy z nowszych gier. Limki. Czy ja chcę pobić limki, czy ja chcę pobać? Zarywać do limek. A wiecie co? Jak się pojęcie nauczyć, to będziesz mógł normalnie gadać, a nie bez napisów. Z jednej strony to prawda, z drugiej strony, jeżeli chciałbym czytać visual novelki, to wciąż musiałbym się nauczyć alfabetu. I trochę mnie to zawsze odrzuca. Bo uczenie się kanji to najgorsza część nauki japońskiego, I swear. Słuchaj, Kinko. To demony seksu i podrywu. Zadywaj do nich. Okej, okay, one nie chcą być zadywane. Przepraszam? Okej, okay, rozumiem. A czy chcesz porozmawiać o miłości? Tak. Zerwałem swoim chłopakiem, on mnie rzucił. Czy nie uważasz, że jest głupi? Yep. Aha. Ja cię wcale nie zbywałem, koleżanko, ale jeżeli tak uważasz, to kim nie jestem, żeby się kłócić. Ami. Ona wie lepiej, ja się nie znam. Chciałem być miły, nie chciałem klikać tego escape. Zapominam, gdzie kursor zostaje czasami. I stąd ten escape wyszedł. No, sobie wiesz co, space tak. Ty weź. Malakwe, ty weź medię. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Powinno być okej, chyba. Ten facehack już zdaje sądniejsze obrażenie. Leila, au. Niepokoi się trochę o to possession. I mam nadzieję, że nie skończy się bardzo źle. Zwłaszcza przez tą frejlę. Jeżeli teraz nie wejdzie, to bardzo będę żałował. Głupie pytanie. To jest najbardziej ciekawy myk. Że da się przez auto wymusić, tak jakby, żeby tylko jedna osoba się ruszyła. Bo tak to byśmy musieli wszystkim wydać komendę i czekać. Zastanawiam się, na ile to jest, powiedzmy, zamierzone, a na ile nie do końca przewidziane. Biorąc pod uwagę, że normalnie się nie da tego w ten sposób zrobić. Grywa. Czemu jest grywa w sumie? Ja się zastanawiam, jeżeli chodzi o typ ataku. Sama Kaja Razor the Magical Defense. A, to interesujące. Nie pomyślałbym, szczerze mówiąc. Wyobrażenie sobie właśnie najbardziej katastrofalną rzecz, jaka tu istnieje, czyli gra, która daje buffy tylko na ileś tur, trzeba je stakować i ma buff na każdą oddzielną statystykę osobno. Czyli na przykład Taru Kaja, Maka Kaja, Raku Kaja, Sama Kaja, tego typu rzeczy. Ten te pięć nie jest wcale bardzo daleki od tego, wiem.
nie jest aż tak źle, ale jednocześnie... Nie jest też wcale bardzo dobrze. Michel... Przejmuj konsolę nad tym lewiatanem. Szafki? Czego się boisz, mojej matki? Doskonale. Odpowiedź mojej matki jeszcze nigdy nie zawiodła. Same... Słucham? Słucham? Jak to jedną turę? Co masz na myśli, pisząc jedną turę? To literówka, tak? Tam zera zabrakło, tak? Miało być 1 and 0 tens, że 10 tens, prawda? Nie, że jedna, jeden rzymskie i w ogóle. To miało być 10, prawda? Ale to prawda. Ej, słyszeliście? Powtarzanie za wiki. Kiedy ostatni raz to się źle skończy? Nie powinienem. Zdaję sobie sprawę, że nie powinienem, ale... To zbyt zabawne, żeby tego nie robić. Właśnie, bo zapomniałem sprawdzić. Też już masz pełną to. Nie pamiętam, czy Ginko ma już wypełnione skille na swojej personie, ale ewidentnie ma. Więc nie muszę jej teoretycznie już rankapować. Tutaj ma efekt, że wciąż dobrze było używać umiejętności. Co za to mnie bardzo niepokoi. O. Zasadniczo w mojej formie. Jest całkiem użyteczne. Oczywiście. Topczątki końce. Rodzisz się, umierasz. Jak chciałbyś, żeby wyglądał twój koniec? W pośród rodziny. Nie pamiętam, kim jeszcze nie próbowałem w sumie z nimi. Wydaje mi się, że mają nie próbowałem. Konsultacje jeszcze raz dadzą mi to, czego oczekuję, więc wezmę to sobie. I dzięki Bogu, bo nie do końca chciałem się użerać z tymi Alisterami. Czyli co, wchodzimy na etap, gdzie... O, popełniłem błąd. Ja jestem, popełniłem błąd. Ok, nieważne, nie popełniłem błędu. Chciałem powiedzieć, że... Ok, mogłem popełnić błąd. Nie, to tylko kasenka, prawda? A, ja słowo, dziś jest jeszcze szefem, każe i nie iść. Chyba już to widzieliśmy. John, musisz coś powiedzieć. Czy pozwolisz jej po prostu odejść? Chyba właśnie zdałem sobie sprawę, skąd się wzięło Yasuo. Pozwolę. Nie pozwolę ci odejść. Jeżeli to... Dobra, to było. Czy będziemy mieli teraz to bardziej z perspektywy Johna? To się zastanawiam. Nie możemy... Musimy dać jej odejść. My... Ja zabijemy, prawda? What? What?
Why? Ej, Kichi, wszystko w porządku z główką? Proszę, wypuśćcie mnie! Proszę, pomóż mi, Jun! Albo upewnij się, że nigdzie nie pójdzie. Zabijemy ją, prawda? Do chuja? Przepraszam. Przepraszam, że nie mogłem cię uratować. Nie, to nie tak, John. To co widzieliśmy, to nie była prawdziwa wersja wydarzeń. Tak, ja słabo uratować się w Maję. To my jesteśmy winni, musisz sobie przypomnieć. Jun, ja żyję, widzisz? Proszę, musisz się opamiętać. Kłamstwo! To niemożliwe, że ty jesteś starszą siostrą. Ta co ją zabił? Uwaga, czy to nie było tak, że ta co ja był zamknięty razem z Mają w środku? Więc skąd taka wersja wydarzeń w głowie Juna? Nie, serio. To jest takie... Nie rozumiem. Kwiat maliny. Żal. Gdzieś w głębi ducha John sobie zdaje z tego sprawę. Ale coś nie pozwala mu sobie tego uświadomić, albo ktoś. Ktoś to sobie, że plotki stały się rzeczywistością. To oznacza, że musimy ogarnąć tego kogoś, I guess. Tylko najpierw chcę sam ogarnąć, czy czegoś nie powinienem. Ale chyba nie. Zapisz. Co ty gadasz? Kto by zapisywał? To by zapisywał Gesylwia. Zapisywanie go jest dla słabeuszy. Na szczęście jestem słabym człowiekiem. Nie zapomniałem, że John zamienił Kena i innych w cień ludzi, ale wciąż jest moim dobrym przyjacielem. Mnie tamtego lata są dla mnie bardzo ważne, takich i dla Ginko i Mai, dla wszystkich. Tylko nie pozwolę nikomu ich tak niszczyć. Nie powinno się ich tykać. Żal. Czy on w ogóle się nie zmienił? Prawdziwie, czy on wciąż tam jest? On był taki miły. Nauczył mnie wiele o znaczeniu kwiatów i o gwiazdach. Zresztą sobie, musimy go uratować. A i tak chwilę on mówił nam, że musimy uratować się Johna przed łapkami pełzającego chaosu. Czym to jest? Pewnie to właśnie to sprawia, że plotki stają się rzeczywistością i kontroluje Juna. I wonder, what could that possibly be? Mam jedną postać mniej w party. Nie hejtę, ale mam jedną postać mniej w party. To na pewno nie skończy się dobrze. Przysięgam, mam wrażenie, że te instant kille, które mają żywioł fizyczny, że tak to ujmę.
Chodzą kurwa zawsze! I nie mam zielonego pojęcia, skąd to się bierze. Ale jest stosujące. King Before to wersja... na PSP albo kwestia emulatora. Albo coś ten deseń. Żadne z tych rzeczy by mnie jakoś specjalnie nie zdziwiła, szczerze mówiąc. Serio? Oh my. Przynajmniej teraz wiem, że mogę z nimi podyskutować o miłości. I będzie okej. Okay. Dobra, spróbujmy teraz tej drugiej opcji. Okej, to uszczęśliwiło, więc jest dobrze. 56 karcioszek. Bogato. Bardzo bogato, więc chciałoby się rzec. Czy tutaj coś jest? Nie, tutaj po prostu wracamy. 3 idę. Nic nie pomijam, right? Na razie nie. 3 cudowne jaja. Cudowne jaja, priorytet, najlepsze anime z najlepszym zakończeniem. I swear. Okej, widzę, że karma mnie teraz bardzo intensywnie pokara za naśmiewanie się. Przepraszam, już nie będę! Jesus fucking. Jestem brutalnie memowany w tej chwili. Okej, zobaczmy, ile z moich postaci przeżyje pierwszą turę. Okej, nieźle. Powiem więcej, wyszło zaskakująco, więc dobrze. Kończy mi się mana, by the way, i nie pokoi mnie to. Oho, let's fucking go. Chłopy już się odpalają. Kurwy syny pierdolone. Tak, jestem hejterem, aż tak po mnie widać. Nie mogę. Nie wytrzymam. Ja już dłużej tak nie mogę. Okej, zamaziło go. Nice. Jesus. Właśnie wyobraźnienie sobie świat, w którym jestem ambuszowany przez 4 satyry i dostaję 4 razy pressure pointy w tej chwili. Nie jest to coś, co jest absolutnie niemożliwe. Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że gdyby coś takiego mi się stało, to byłbym bardzo niezadowolony. Gdzie teraz? Nie by było dobrze iść może. I nie chodzić po tych kwadracikach w miarę możliwości. Bo one są niebezpieczne. David? Okej. Zawsze się zastanawiam, czemu mają włosy tylko na głowie. Mamy je też w innych miejscach. O, nie widziałem, więc kłamiesz. Boję się mojej maturi. Jop. To działa. Persuade?
Nope. Nogi? Okej. Okay. No impressions? Close your eyes. On się wkurwi, prawda? Patrzcie, jak się wkurwia. Jesus. Wiecie co? Wiecie co? Ja po prostu wyjdę z tej walki. Rakshas się akurat mocno boję przez to, jak mocno biją. Jest wiele demonów, gdzie nie spojrzy na to aż tak źle, ale Rakshasy po prostu za bardzo klepią. Dobra, possession nie jest złe, aż tak, jak mogłoby być. Tylko trzeba je wyleczyć. Mi. Tu są drzwi do kolejnego Stella Hallu. I dalej nic nie ma. Saving taktyczne. Aha. I do tego Stella Hallu już sobie wejdziemy za tydzień. Mój mental wytrzymuje tylko tyle random encounterów w personie najwyraźniej. A na dziś to było na tyle. Tak jak mówiłem, w tym tygodniu bardzo już standardowo mam wrażenie, że będę musiał zaktualizować harmonogram. Streamów nie będzie z mojej strony w sobotę normalnie pisane. Także dzięki za przybycie i trzymajcie po. Cześć!